Agata wyrusza na rowerze z punktu A w kierunku punktu B. W tym samym momencie Barbara wyrusza na rowerze z punktu B w kierunku punktu A. Obie, jadąc ze stałą prędkością, mijają się po 30 minutach i jadą dalej. Agata dociera do punktu B po 20 minutach. Ile minut po Agacie Barbara dojedzie do punktu A? Więc może zacznijmy od rysunku. Mamy punkt A, punkt B. No i teraz tak, z punktu A rusza Agata. No, jakąś ona ma prędkość. Nazwijmy tą prędkość VA. Natomiast z punktu B wyrusza Barbara z prędkością VB. Spotykają się gdzieś po drodze. Powiedzmy, że ta odległość jest X. No dobrze. To teraz tak. Powiedzmy, że tę prędkości będziemy w jednostkach, ponieważ czasy mamy podane w minutach, więc niech VA i VB będą prędkości w kilometrach na minutę na przykład. Czyli VA, VB, jednostka. To są kilometry na minutę. Wobec tego X, no co, przyjechały pół godziny, prawda? Czyli droga to jest prędkość razy czas, czyli X to jest VA razy 30. Tak, to jest X. Teraz, jeżeli to na chwileczkę może sobie nazwiemy ten odcinek, nazwiemy sobie Y, no to co my wiemy? My wiemy, że Y to jest VB razy 30, no, ponieważ ruszyły w tym samym czasie, oczywiście jechały tyle samo czasu do spotkania, pół godziny, czyli 30 minut. Następnie wiemy, że Agata po minięciu Barbary podróżuje dalej i dojeżdża do punktu B po dalszych 20 minutach. Aha, to znaczy, że Y równa się VA razy 20. I teraz o co nas pytają? Ile minut po Agacie Barbara dojedzie do punktu A? A więc może tutaj napiszmy, czyli napiszmy czas jazdy Barbary po spotkaniu. No jaki to jest czas? Ma do przejechania dystans X, jedzie z prędkością VB. To taki jest czas, prawda? Droga przez prędkość, ale my wiemy, że X to jest VA razy 30. Czyli to jest ten czas. VA razy 30 podzielone przez VB. No, nas nie pytają o czas, to będzie czas w minutach. Nas nie pytają o czas, tylko pytają nas, ile minut po Agacie dotrze Barbara. Czyli pytają nas o wielkość ten czas minus 20 minut. Czyli to jest odpowiedź do naszego zadania. No tylko jeszcze musimy, prawda, zobaczyć, czy mamy wiadomość, ile jest VA podzielone przez VB. No ale spójrzmy tutaj, prawda? To równanie mówi nam, że VB razy 30 równa się VA razy 20. No to tak, przez 10 możemy podzielić.
I teraz, jeżeli podzielimy obie strony tego równania przez VB, jeszcze podzielimy przez 2, no to co dostaniemy? To tu mamy tak. VB nam się skraca, po lewej stronie zostanie nam 3 drugie, a po prawej zostanie nam VA podzielone przez VB. Czyli stosunek prędkości Agaty do prędkości Barbary jest 3 drugie. Wobec tego tutaj mamy VA razy VA podzielone przez VB, czyli 3 razy 30 przez 2 minus 20, czyli to jest 90 przez 2, czyli 45 minus 20, czyli to jest 25 minut. Czyli odpowiedź jest Barbara dotrze do punktu A 25 minut po Agacie.